Siemanko, siemanko. Witam Was wszystkich w dzisiejszym materiale. Czy widzieliście aktualną cenę rzepaku na giełdzie? Cena rzepaku z nowych zbiorów na Mafinie od początku maja regularnie zyskuje, z dnia na dzień. Tygodniowe wzrosty wynoszą już około 31 euro. Cena właśnie przekroczyła 2800 zł i wciąż szybuje w górę. Pytanie, czy przekroczy granicę 3000 za tonę? Nikt tego nie wie. Nie wiadomo, czy cena utrzyma się do żniw. Wiadomo jedno, cena nie była tak wysoka od co najmniej 9 lat. Ceny kontraktacji także szybowały w górę. Opadające płatki, które już można zaobserwować. O, nawet tu. Płatek, który spadnie na rozgałęzienie łodyg, będzie powodował zagrzybienie, co będzie skutkowało w późniejszym stadium obumarciu całej bocznej łodygi i opadnie ona nam na ziemię. Płatki opadając będą infekować łodygę. Ten zabieg będzie niezbędny, jak nie bardzo potrzebny. Do tego zabiegu możemy połączyć zabieg przeciwko szkodnikom, a także przeciwko pryszczakom. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć już pierwsze opadające płatki. Na ziemi jeszcze nie widać. Zaraz zobaczymy. To jest właśnie o. Tu już mamy. Pierwszy płatek. On nam tu spadnie i będzie leżał. Dojdzie do grzybicy i cała łodyga nam odpadnie. Tym samym, gdy mamy tych łodyg niewiele, plon procentowo nam spada. Zauważalne jest także zwiększona ilość wody na polu. Pada u mnie mniej więcej już od 1,5 tygodnia, przelotnie, dzień w dzień. Łodyga zaatakowana przez grzyba karłowacieje, ciemnieje. Zamiast produkować strąki z rzepakiem, nasionami, po prostu choruje, co rzutuje w dużej mierze na plon końcowy. Ten zabieg najlepiej wykonać już przy pierwszych opadających płatkach. Wiadomo, szkoda jeździć i ugniatać rośliny, ale w tym okresie wegetacji będzie to najmniej szkodliwe dla nich, gdyż po około tygodniu myślę, że te rośliny będą wyższe o około 30-40 cm. A trzeba będzie także pamiętać, aby te zabiegi wykonywać porą wieczorną, aby chronić pszczoły zakładające nam kwiaty. Dla porównania z Waszymi rzepakami, w okresie wegetacji ma wysokość granicy 110-120 cm na całym obszarze. Doliczmy do tego 30-40 cm wzrost, to już nam daje ponad 1,5 metra. Wszystko to będzie zabierało nam kwiatki z rzepaku. Piszcie w komentarzach, jak wyglądają Wasze rzepaki. Są w pełnej fazie rozkwitu, czy jeszcze nie. Podzielimy się razem jakimiś doświadczeniami, wiedzą. To wszystko w dzisiejszym materiale.
dajcie łapkę w górę, żeby być na bieżąco ze wszystkimi. Trzymajcie się, pozdro.